Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Pierwszy raz w tym roku się widzimy. Bardzo mi miło powitać w drugim cyklu spotkań pod tytułem Wrocławskie Innowacje. Jest to cykl spotkań organizowany przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu Sektor Innowacji. Spotykamy się tutaj, jak Państwo wiecie, bo spotykaliśmy się w zeszłym roku, żeby rozmawiać z wrocławskimi innowatorami, którzy znajdują się na różnym etapie drogi. Rozmawiamy o tym, jak rozwinąć biznes, jak przekuć go w prosperujący interes. Opowiadamy też, jakie trudności można napotkać, ale też jak je pokonać. W tym roku czeka nas wiele ciekawych i zaskakujących spotkań, a cykl rozpoczynamy od spotkania z panem Piotrem Zjawionym, CEO of Game Time Project. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę mi powiedzieć, zanim zdradzimy naszym słuchaczom, czym się Państwo zajmują, choć myślę, że oczywiście tutaj są też słuchacze i widzowie, którzy dobrze Państwa znają. Proszę powiedzieć, czym dla Pana są innowacje w ogóle? To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo jak działamy w strukturach związanych z psychologią tak naprawdę, no to innowacje mają być czymś nowym, nowym wytworem, czymś ciekawym, czymś, co może być pcha rynek do przodu i wprowadza ciekawe rozwiązania, które ułatwiają życie. I to jest troszeczkę, jakby zdefiniować to troszeczkę tak jak z kreatywnością. Także czym jest faktycznie kreatywność, czym jest faktycznie innowacja? Myślę, że dla każdej branży, dla czasu i danego momentu to będzie zawsze troszeczkę coś innego. To też jest bardzo ciekawe, bo faktycznie przez ten cały cykl spotkań chyba nikt nie ujął tego w taki sposób, że dla każdej branży może być coś innego, może to być czymś innym. To jest bardzo ciekawe ujęcie, więc jak już teraz mówimy o branżach, w jakiej wy branży działacie? My działamy troszeczkę, można by powiedzieć, w branży HR-owej, czyli nasza usługa jest dla branży głównie dla działów HR. Ale nasze działania są bardzo mocno powiązane z rywalizacją, z psychologią, z różnego typu narzędziami właśnie połączonymi, które łączą biznes i narzędzia technologiczne, które ułatwiają im pracę. Więc zdradźmy teraz, co to jest ten REQ, tak? Bo jakby o to się rozchodzi, stworzyliście coś innowacyjnego, coś nowego na rynku, więc zdradźmy, co to jest i jak może, jakie jest jego zastosowanie. Jasne, więc REQ, najprościej mówiąc i tak w skrócie, jest GROM. GROM online, która ma służyć do i służy do pomiaru osobowości. Cała jakby historia stworzenia tego narzędzia i dlaczego jest nowe, innowacyjne, no zaczęła się tak naprawdę od zwrócenia uwagi, że na rynku wśród narzędzi psychometrycznych używanych czy to w HR-ach, czy to właśnie podczas rekrutacji, czy nawet w jakichś prostych tematach czy szkoleniowych, większość narzędzi, które jest, to są kwestionariusze. A kwestionariusze mają co do siebie, że no odpowiadamy, jak się zachowam w danej sytuacji, na skali albo ABCD, więc są to rzeczy deklaracyjne. Mamy coś takiego jak assessment center, czyli to asesorzy oceniają na podstawie naszego zachowania naszą osobowość, nasze kompetencje i stwierdziliśmy, że fajnie by było, jakby było narzędzie, które właśnie robi to w miarę automatycznie, jest narzędziem pomiarowym właśnie do osobowości. Dwa, będzie bazowało głównie na zachowaniach, a nie deklaracjach. No i od tego wyszliśmy i później cała przygoda tworzenia tego narzędzia kilkuletnia tutaj we Wrocławiu się rozpoczęła. Na dzień dzisiejszy mamy gotowe narzędzie, które fajnie działa i cieszy się też popularnością właśnie głównie w tych procesach rekrutacyjnych. Ja tak sobie myślę, jak teraz Pana słuchałam, że będąc po tej drugiej stronie, gdybym była na takiej rozmowie rekrutacyjnej i ktoś by do mnie powiedział let's play, no to zdecydowanie chyba by mnie to bardziej rozluźniło i mniej stresowało niż taki kwestionariusz do wypełnienia. Więc faktycznie myślę, że jest to nawet miarodajnie
bardziej, jak to powiedzieć, może nawet nie tyle, no, wynik, o, wynik myślę, że jest zdecydowanie bardziej prawdziwy niż takiego kwestionariusza, który bardzo często wszyscy się zastanawiamy, co wypełnić, żeby było dobrze, tak? Nie zawsze to są te odpowiedzi płynące z nas samych, tylko gdzieś tam nawet zaczerpnięte z neta, co odpowiadać, jak odpowiadać. Proszę trochę zdradzić, na czym ta gra polega. Jak to wygląda? Jasne. Też się odwołam do tego, co przed chwilą Pani też powiedziała na temat tego stresu, bo też jakby jedną rzeczą, która nam przyświecała, no to jest właśnie ta likwidacja stresu, zwiększenie zaangażowania, no bo nie ukrywajmy się, jeżeli już wprost mówimy o procesie rekrutacji, no to bardzo często on jest stresujący. Jak dostajemy godzinny test, kwestionariusz, no to raz, Pani wspomniała, że chcemy się zaprezentować jak najlepiej, to jest jedna rzecz. Dwa, że bardzo często sami o sobie nie lubimy mówić źle, więc zawsze będziemy się gdzieś tam widzieć w troszeczkę lepszym kolorze niż faktycznie jesteśmy. Dwa, jeżeli chodzi o osobowość, którą mierzymy, no osobowość nie może być czymś dobrym albo złym. Ona jest jakaś. Jedna osoba będzie bardziej się odnajdywać w zawodach, dajmy na to, sprzedażowych, inna będzie lepszym PM-em i tak dalej, i tak dalej. A idąc teraz dalej do tego, o czym rozmawiamy, czym jest ta gra, jak to wygląda tak najprościej, to od strony osoby, która używa naszego panelu, czyli dajmy na to, jesteśmy rekruterem, to wchodzimy na panel, zapraszamy sobie ludzi, których akurat w danej chwili, w danej rekrutacji chcemy przebadać, wprowadzamy ich maile, imię, nazwisko, dajemy zaproś. No i tu się na chwilę nasza przygoda kończy, bo czekamy, aż te osoby zagrają. A osoby, które mają zagrać, na maila dostają link, klikają w link i grają w przeglądarce przez WebGL-a w naszą grę. Gra zajmuje mniej więcej około 45 minut. To wszystko zależy od osoby, bo jest ustalony odgórnie pewien scenariusz tej gry ze względu na to, na przejrzystość i poprawność pomiarową. Aczkolwiek są też pewne dowolności, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć czas gry. A my jako bohaterowie tej gry chodzimy sobie po wirtualnym biurze, czyli dwupiętrowym, trochę futurystycznym. Jakbym miał to odnieść do jakiejś gry, jak to trochę wygląda podobnie, to bym powiedział, że trochę jak Simsy. I chodzimy sobie po takim biurze, mamy wyzwania, mamy różnego typu zadania, takie podczas tego naszego dnia próbnego, jakiś kalendarz ułożyć, komuś trzeba coś doradzić, trzeba coś przeliczyć i tak dalej, i tak dalej. No i po tych 45 minutach gra się kończy, są podziękowania, a nasz rekruter, który grzecznie czekał na to, aż osoby zagrają, na panelu dostaje wyniki, no i tam już sobie może je porównywać, sortować, sprawdzać, które mu bardziej pasują, osoby, które mniej, no i też generować sobie raporty. Co jest fajne, co ja najbardziej lubię, jeżeli chodzi od strony rekrutera, to jest to, że mamy kilka raportów i takie dwa flagowe, no to jest raport dla HR-u, czyli dla tych osób, które bezpośrednio zajmują się tematami właśnie kadrowymi, szkoleniowymi, czy właśnie rekrutacją. I dla nich jest specjalnie w konsultacji z HR-ami na Dolnym Śląsku przygotowany taki raport. On jest większy, bogatszy w informacje, ale mamy też raport, może być biznesowy, skierowany do kadr zarządczych, czyli do menadżerów, PM-ów i tak dalej. I on jest dużo krótszy. Bym powiedział, że treść ta konkretna o danej osobie mieści się tylko i wyłącznie na dwóch stronach, a jest to po to zrobione, że menadżerowie często byli jakby pomijani przez HR ze względu na to, że HR stwierdził, że no, menadżerowie tego nie używają. No nie używają, bo jak coś ma 20 stron, a ja zarządzam 20-30 ludźmi, to trochę ciężko przerobić taką literaturę. A dwie strony, gdzie mamy króciutko o tej osobie, w takich bullet pointach, plus stronę, jak z tą osobą pracować, jak budować jej środowisko pracy, to jest wtedy win-win, bo mamy krótką, treściwą informację i możemy działać. A proszę mi powiedzieć, bo być może też tak działacie, ale jeżeli nie, czy myśleliście o czymś takim, bo to, co Pan mówi, wydaje mi się, że świetnie by też się sprawdzało, odwracając sytuację, czyli
gdyby to narzędzie było też takim doradcą zawodowym, czyli my możemy sobie, każdy z nas może sobie zagrać w tą grę i gdzieś tam na końcu my dostajemy raport, w jakich właśnie, to co Pan powiedział, w jakich zawodach najlepiej byśmy się odnaleźli i sobie byśmy to mogli porównać z naszymi preferencjami zawodowymi, tak? To co nam się wydaje, a tak faktycznie jak jest. To jest w ogóle genialny trop. Teraz też od jakiegoś pół roku pracujemy nad narzędziem bazującym na Rekiu, właśnie jako taki doradca zawodowy. Niestety to nie jest takie proste, jakby nam się mogło wydawać, z tego pod kątem dopasowania do danej branży czy do danego stanowiska. A już mówię dlaczego. My w ogóle tworząc Rekiu, to nam też gdzieś tam z tyłu głowy przyświecało to, będzie kapitalnie, badamy osobowość, też badamy cechy, które wywodzą się bardzo mocno z badań psychologicznych i to są cechy z różnych podwórek, czyli z różnych teorii psychologicznych, czyli nie bazujemy na jednej, tylko na tych, które mają faktycznie duże korelacje i no, przekładają się na ten sukces zawodowy, na karierę, na pracę i tak dalej. Z tym, że nawet na bazie tego, jeżeli chcemy określić, powiedzmy, nazwijmy to jakąś takie DNA osobowości tej osoby, to problem zaczął się w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z branżami, czyli robiliśmy badanie, jak zbudować ten profil idealny, na przykład, nie wiem, programisty Java. No i wydawałoby się, że no jest programista, jest dane oprogramowanie, więc badamy kilkaset firm z tej branży i nam powiedzą, później uśrednimy sobie i zbudujemy takie DNA. Okazuje się, że kultura pracy, kultura danej branży jest różna i może być ta sama branża, ta pokrewna firma, to samo stanowisko we Wrocławiu i w Katowicach i wymogi albo to, co się oczekuje od takiej osoby, jest troszeczkę inne. Więc uśredniając, byśmy robili krzywdę niektórym osobom, bo tak naprawdę w jednej kulturze pracy, w jakimś środowisku są troszeczkę inne rzeczy wymagane, bo są inni ludzie. Będzie inny PM, będzie inna grupa, będzie inna kultura, inne jakieś utarte czy pożądane zachowania. No i w tym momencie to będą troszeczkę dwa różne środowiska i inne wymogi pod taką osobę, więc zrobić coś takiego jest dość trudno. Ale nad tym, co teraz pracujemy, to dopytując ludzi o pewne rzeczy, czyli o te bardziej twardsze kompetencje, a jest taka piękna baza w Europie, przynajmniej jedna z kilku, nazywa się ESCO i oni bardzo fajnie określili europejskie zawody, jakie są wszystkie, plus kompetencje twarde, które za tym idą i wymogi i nakładając na to ekspercką wiedzę pod kątem właśnie osobowości, można zrobić piękną rzecz pokazującą, gdzie możesz iść, gdzie możesz się rozwijać. No i nad tym też teraz cały czas pracujemy, więc zobaczymy, gdzie z tym dojdziemy, bo to wiadomo też się wiąże i z czasem, i z kosztami. Dla mnie to, o czym Pan mówi, to jest niesamowita przyszłość i coś, co absolutnie osiągnie sukces, a choćby patrzę z perspektywy matki nastolatków, i dla nich myślę, że jakby usłyszeli w ogóle samogra, to już by było coś świetnego, no bo to jest takie pokolenie, tak? I faktycznie oni absolutnie zaraz za parę lat wchodząc na rynek pracy będą, jeżeli będą mogli na takich narzędziach pracować, będzie to dla nich to, co już my mówiliśmy, naturalne, tak? Takie zagranie w grę faktycznie będzie, zdecydowanie odejmie ten stres, który dodatkowo będzie im towarzyszył gdzieś tam na pierwszych w ogóle rozmowach o pracę. Więc dla mnie to jest niesamowita sprawa, co robicie. A proszę mi powiedzieć, jaka dla Pana jest recepta na sukces innowacji? Skąd ten taki pęd i ta siła, że dobra, robimy to, wszystko stawiamy na tą kartę, bo to odniesie sukces i jakie cechy właśnie trzeba mieć, żeby tak wszystko postawić na jedną kartę, bo tak jak zawsze tu podkreślam w rozmowach, że znam osoby, które miały niesamowite pomysły i takie faktycznie pomysły do zrealizowania, ale gdzieś zabrakło tego takiego jednego kroku, okej, to działamy, to ryzykujemy. A rozmawiam z Państwem, czyli właśnie z osobami, które zaryzykowały i ten sukces odnoszą,
Z jakimi cechami się to wiąże? Co było takim bodźcem? To jest w ogóle świetne pytanie. Pamiętam, jak na wielu konferencjach byłem, to wielu z kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej zrobili pewne narzędzia, ich firmy osiągały sukcesy i też takie pytanie się pojawiało, to zawsze było nie tyle co trudne, bo to ma bardzo dużo czynników na to wpływa, tak? Od stworzenia, wymyślenia. Ja też jestem osobą, która podchodzi do wielu rzeczy bardzo analitycznie, bardzo naukowo, więc od razu wtedy badanie rynku, sprawdzenie, jak to wygląda. Czy to w ogóle jest sens to robić, żeby nie zrobić czegoś, co już jest i nie wejdę w tą branżę. Ale takim czynnikiem, który jest najistotniejszy w czymkolwiek byśmy nie robili, czy to zakładali biznes, tworzyli właśnie nowe rozwiązanie, zaczynali jakąś nową przygodę ze sportem, czy chcieli coś w życiu osiągnąć, no to jest ta konsekwencja w działaniu. Czyli jeżeli zaczynam, no to trzeba działać. Nie tylko mówić, nie tylko o to sobie rozpisywać, ale faktycznie działać. I nie poddawać się, nawet jak pojawiają się jakieś różnego typu problemy. Na przykład patrząc na Recute, no to nasza przygoda zaczęła się w sumie dość nie tyle co trywialnie, co trochę zabawnie. My jako Game Time te 5 lat wstecz zajmowaliśmy się tak naprawdę badaniami. Robiliśmy badania pod gryfalizację, pod gry, służyliśmy właśnie doradztwem właśnie w sektorze rozwiązań i analiz pokrewnych właśnie związanych z psychologią. Więc współpracowaliśmy chociażby z Poznań Game Arena i tam prowadziliśmy im badania, swoje badania na grach i na zachowaniach ludzi. I na jednych z takich targów rozmawialiśmy z różnymi właśnie właścicielami firm gamingowych, trochę mówiąc, że można badać jeszcze gry pod takim kątem, że mogą nas zatrudnić do tego. I z jedną z osób obecnym naszym wspólnikiem, Tomkiem Mularczykiem, rozmawialiśmy, bo robił gry pod edukację dla młodych ludzi, żeby się uczyli grać na pianinie, ale wszystko fajnie cyfrowo. No i zapytał się nas, a coś jeszcze macie gdzieś tam w rękawie, coś jeszcze robicie? No mamy taki pomysł rozpisany na taką grę, i chcemy właśnie badać osobowość, mamy te cechy i tak mu opowiadała, Tomek mówi w końcu, musicie przyjechać do mnie do Warszawy, bo to brzmi super i ja bym chciał to zainwestować. I od tego się zaczęło. Więc później był NCBR, później byli niesamowici ludzie tu i z Politechniki Wrocławskiej i z uczelni SWPS, z którymi współpracowaliśmy i fajny Game Day wrocławski, więc to wszystko nagle do kupy zaczęło działać, tak? I dzisiaj mamy Recute. No ale nie ukrywam, że po drodze też były duże problemy, też były ogromne wyzwania, bo rozliczanie wniosku NCBR to nie jest nic prostego. Dwa, tworzenie rozwiązania, które jest grą, to zresztą osoby, które się interesują światem gamingu, to wiedzą, jak to wygląda, że tutaj deadline'y nas ścigają, tu coś nie wychodzi, tu trzeba coś poprawić, tam coś nie do końca działa tak, jak powinno działać ludziom na przykład, którzy są już odbiorcami końcowymi, a dwa, to wszystko jeszcze jest psychologia, na to wszystko jest machine learning, to wszystko trzeba zrobić, to wszystko musi grać. Więc no, gdybyśmy się gdzieś po drodze poddali, no to tego by nie było. Więc myślę, że w każdej dziedzinie życia, i tu już nie chodzi o biznes, tylko właśnie ta konsekwencja w działaniu. Jeśli chcemy coś osiągnąć, to trzeba wierzyć w to i iść do przodu. I też tak jak Pan wspominał, że jest wspólnik, więc pewnie też takie wspólne nakręcanie się na to, żeby ten sukces osiągnąć i pewnie jak gdzieś tam któryś z Panów może miał gorszy moment, to ten drugi gdzieś tam do przodu popychał, dawaj robimy, działamy, nie poddajemy się, więc myślę, że to też jest ważne, bo to już też nieraz słyszałam w jakichś poprzednich rozmowach. Ale wspomniał Pan o tym, że współpracowaliście też z uczelnią. Jak wygląda ten świat łączenia właśnie biznesu i nauki w tych pracach badawczo-rozwojowych? No bo projekt, o którym Pan mówi, z uczelniami to nam się kojarzy typowo laboratoryjne, technologiczne rzeczy, a tutaj Pan mówi o takich i że uczelnie jak najbardziej weszły. Pytam pod kątem, żeby nawet teraz, jeżeli mamy tu słuchaczy, jeszcze z tym pomysłem, tak? Gdzie są na początku drogi i coś chcą zrealizować, żeby też usłyszeli, że faktycznie z uczelniami, szczególnie wrocławskimi, warto współpracować i gdzieś tam mimo wszystko zahaczyć, zapytać, dowiedzieć się, jakie są możliwości, jak to wyglądało u Was. To jeżeli miałbym komuś doradzać,
to od razu mówię, żeby się nie bał uczelni. Po prostu i też się nie bał ludzi. Na dzień dzisiejszy i w przedsiębiorstwach, i na uczelniach są ludzie bardzo otwarci. Więc budowanie tych relacji, spotykanie się z tymi ludźmi, nawet jak nie jesteśmy pewni swojego pomysłu, to pójść o tym pogadać. Ktoś nam da feedback, a każdy feedback będzie na miarę złota, bo się dowiemy, że gdzieś są jakieś tego minusy, że są jakieś rzeczy, które musimy jeszcze się zastanowić albo lekko to zmienić. Więc iść i rozmawiać. A szkoły, uczelnie wyższe są naprawdę otwarte na współpracę. Dwa, jest druga możliwość. No dajmy na to, tak jak w naszym przypadku, stricte byśmy potrzebowali kogoś z machine learningu, kogoś od statystyk, który jest tym genialny, to czasami nie trzeba iść do całej uczelni. Można poszukać na danej uczelni specjalistę od tego, kogoś, kto się tym zajmuje, a nawet jakiegoś, jakąś wybitną osobę w Polsce, która też nazwiskiem podbije wartość produktu później i do niej się odezwać. Takie osoby też bardzo chętnie wchodzą w fajne projekty. Bardzo często są niesamowitymi ludźmi i też mają swoje fajne pomysły i potrafi z tego czasami wyjść taka synergia, że nasz projekt może nawet ulec fajnej, pozytywnej zmianie, a te osoby to nie są jakieś, nie wiem, za jakąś żelazną ścianą nie można do nich dotrzeć. Mamy maile, mamy LinkedIna, mamy telefony, mamy kontakty, mamy Facebooka. Naprawdę do nich dotrzeć jest w miarę łatwo, nie ma co się ich bać. Po prostu pisać, dzwonić, spotykać się. To są naprawdę ludzie, którzy chcą takie rzeczy robić i gdzieś wspierać. Czyli też trzeba mieć trochę odwagę w tym prowadzeniu biznesu, ale też chyba bardziej ekstrawertyczny charakter w takim razie. To jest... Kurczę, jako psycholog i trochę taki freak właśnie psychologiczny, jeżeli chodzi o badania, to jest bardzo dobry trop, czyli ta ekstrawersja, bo ogólnie ekstrawersja w badaniach pokazuje, że osoby bardziej ekstrawertyczne właśnie bardziej budują te relacje międzyludzkie, częściej się spotykają, częściej otaczają się ludźmi, budują tą sieć dookoła siebie, przez to no, mają siłą rzeczy więcej kontaktów, więcej informacji, więcej feedbacku. I nawet jeżeli jestem introwertykiem, to są różnego typu biznesowe śniadania, jakieś spotkania, mini konferencje, zwłaszcza we Wrocławiu, to jest tego naprawdę masę, więc po prostu tam chodzić. Ja też nie jestem osobą, która swojego czasu uwielbiała takie spotkania i czułem się nie wiadomo jak dobrze, raczej trochę stroniłem od takich rzeczy, ale na dzień dzisiejszy prawdę mówiąc nawet sprawia mi to frajdę, poznawanie nowych ludzi, rozmawianie o ich pomysłach, o moich pomysłach, o ich problemach, o moich problemach w biznesie. A nagle gdzieś się okazuje, jak to się śmiejemy, że trzeba łączyć kropki, więc nagle się okazuje, że ktoś coś robi, co w sumie ja mu mogę pomóc i odwrotnie, na przykład on kogoś zna, który byłby zainteresowany, dajmy na to Reiki albo jeszcze jakimś innym pomysłem. No i nagle drzwi się otwierają, gdzie nawet nie próbowaliśmy nimi wejść i ich znaleźć. Dokładnie. To jest tak, że każdy z nas pewnie miał taki etap w swoim życiu, że musiał wykonać, czy nawet teraz gdzieś mamy, wykonać ileś tam telefonów i bardzo ciężko nam się zabrać, żeby złapać tą słuchawkę i zacząć dzwonić. Ale potem jak się okazuje przy pierwszym, drugim telefonie, który gdzieś tam właśnie, tak jak Pan mówił, fajny feedback, gdzie ktoś załapał, gdzie ten telefon faktycznie dał nam takie namierzalne efekty, to potem już z każdym następnym telefonem jest łatwiej, bo nawet jeżeli wiemy, że ktoś powie nie, ktoś powie dziękuję, to jest tylko 2-3 minuty naszego życia i naprawdę nie ma się co tym stresować i trzeba lecieć dalej. A proszę mi powiedzieć, Wrocław. Wrocław jako miasto innowacyjne, jak odbieracie? No tutaj bym powiedział, że jest bardzo dużo różnego typu startupów. Jak się popatrzy na mapę startupową, to Wrocław no, najczęściej to przoduje. Także tutaj różnego typu nowych technologicznych firm jest coraz więcej, nowych ciekawych pomysłów. I co jest fajne, za tym też idą różnego typu wydarzenia, imprezy, różnego typu inkubatory, czy działania, które próbują zrzeszać tych ludzi albo wystawiać ich na rynek, żeby biznes się o nich dowiedział. Więc to jest mega fajne. Ja sam uczestniczyłem tutaj, czy to przez Araf organizowanych, czy przez inne struktury różnego typu właśnie takim spotkaniom, takim wydarzeniom.
I no dzięki temu można też dotrzeć do klienta, można też poznać fajnych ludzi czy inwestorów, bo też bardzo często tam się pokazują osoby szukające właśnie ciekawych pomysłów. Jeszcze tak przyszło mi do głowy trochę wrócić do tego pomysłu i do tego, co zrobić, żeby osiągnąć sukces. Bo ja mówiłem o tej wytrwałości, o tym, tej konsekwencji. Jest jeszcze jeden czynnik, który jest taki istotny, to już taki pragmatyczny, żeby też kogoś nie zostawić z tym, że o hura, będę konsekwentny i się uda, tylko to też jest przygotowanie i praca nad tym. Czyli jeżeli mamy pomysł, to przez analizę rynku, biznes plan, dobre zastanowienie się nad tym, co to jest, jak ma to robić, bo to też będzie bardzo kluczowe dla nas samych, żeby zrozumieć, co my tworzymy i gdzie chcemy wejść i czy czasem czegoś takiego nie ma, bo ważne dla potencjalnego inwestora, no bez tego to się nie obejdzie. No i też jest jeszcze jedna rzecz, którą w ostatnich latach, że tak powiem, może być nabyłem i zrozumiałem w końcu. Wiele razy się powtarza, żeby nie robić czegoś nie wiadomo jak dużego. Czyli jeżeli mam pomysł, to zróbmy MVP, zróbmy coś w miarę najprostszego, a później to rozbudowujmy. Bo jak wejdziemy w tą strukturę i zrobimy z tego ogromnego potwora, to ten ogromny potwór prędzej czy później padnie, albo nawet go nie dowieziemy do końca. Więc to też takie dwie rzeczy. Dobre przygotowanie i materiały, plus pamiętać, żeby gdzieś nie pognać za bardzo wyobraźnią za daleko. Bardzo, bardzo fajna rada, czyli w tym wypadku akurat trochę odwrotność przysłowia jak kraść to miliony, czyli nie od razu miliony, ale powoli, ale do tego miliona dochodząc. Tak, oczywiście, czego Państwu też życzę. Też jeszcze mówiliśmy o Wrocławiu, mówiliśmy o uczelniach, a są jeszcze instytucje otoczenia biznesu, Pan wymienił ARAF, który świetnie współpracuje, tworzy tą przestrzeń startupową, szczególnie na początku. My z ARAF-em też współpracujemy w bardzo dobrych warunkach, też są patronami sektora innowacji, to jest też takie miejsce, gdzie staramy się pokazać właśnie wizytówki wrocławskich innowatorów, ale też jeżeli ktoś jest na początku drogi i poszukuje czy biura, czy infrastruktury laboratoryjnej, czy szkoleń, to my to wszystko staramy się organizować i też serdecznie zresztą zapraszamy na stronę sektora innowacji. A proszę właśnie jeszcze powiedzieć, te instytucje otoczenia biznesu oprócz uczelni, no wie pan poznał ARAF, no my też już się znamy, Wrocławski Park Technologiczny. Też korzystał pan z pomocy, z doradztwa, faktycznie to są instytucje, które dają taką opiekę gdzieś tam na początku czy później, w późniejszej drodze, szczególnie tych start-upów powiedzmy, tak? Bo to jest ta opieka paroletnia. No my bardziej, jeżeli chodzi o te wszelakie łączenie biznesu i właśnie takich start-upów, tak jak nasz, no to korzystaliśmy bardziej pod kątem raz właśnie zwiększenia, większego dotarcia do potencjalnego klienta, tak można powiedzieć, żeby pokazać się, że już jesteśmy, że już działamy, że to mamy. Dwa, też pomoc była kapitalna, jeżeli chodzi o poszukiwanie różnego typu potencjalnych inwestorów, osób właśnie, które też mogą mieć pewien wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, więc to było kapitalne, czyli raz pewien rodzaj promocji, przynajmniej w naszym przypadku, dwa, właśnie klienci i potencjalni inwestorzy. To było dla nas jakby kluczowe, bo podczas tworzenia narzędzia tak naprawdę już mieliśmy tyle specjalistów, tyle tego wszystkiego, tym bardziej, że my po uzyskaniu inwestora, czyli kiedy Tomek wchodził do firmy, to z tych pieniędzy tak naprawdę zrobiliśmy pieniądze, uzyskaliśmy środki z NCBR-u. I dzięki temu z paru set tysięcy złotych zrobiliśmy parę milionów, żeby zrobić narzędzie. Więc no my mieliśmy jakby to otoczenie wokół siebie, budowaliśmy, otaczaliśmy się specjalistami. To też w ogóle w biznesie jest mega ważne, żeby nie myśleć, że jesteśmy samotną wyspą, tylko właśnie otaczać się jak najmądrzejszymi głowami, jak najlepszymi specjalistami, no bo to oni tak naprawdę na koniec dnia to tworzą. No to, że ja mam pomysł, fajnie, ale ktoś go musi zrobić, zrealizować, musi go zweryfikować i to ci ludzie tak naprawdę odpowiadają za sukces takiego produktu, takiej innowacji. A to, że miałem pomysł, no
to może kiedyś się o tym wspomni, że ja i mój kolega mieliśmy pomysł. Mieliśmy, ale to kupę ludzi na to pracowało. Więc też jeżeli teraz ktoś nas słucha właśnie z takim pomysłem, a nie wie gdzie zrobić te pierwsze kroki, to my też serdecznie zapraszamy tutaj do Wrocławskiego Parku Technologicznego i na pewno pomożemy, doradzimy gdzie się udać, bądź jakie kroki pierwsze podjąć, żeby właśnie znaleźć się na miejscu tutaj Pana Piotra. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo ciekawy temat. Ja będę osobiście obserwowała poczynania, bo temat jest naprawdę innowacyjny, bardzo ciekawy. Ja co prawda nie mam zamiaru absolutnie brać udziału w żadnej rekrutacji, ale fajnie jakby to narzędzie też pojawiło się u nas, więc wtedy chętnie sobie w taką grę zagram. Bardzo by było mi miło, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że niedługo się znowu spotkamy i porozmawiamy, co tam u Państwa nowego. Wszystkich Państwa zapraszam do śledzenia tutaj Pana firmy, czyli Game Time Project i też obserwowania, co się dzieje. Zapraszamy na sektor innowacji. A dzisiaj życzę miłego popołudnia i widzimy się za 2 tygodnie z następnym gościem i w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję za fajne spotkanie, fajną rozmowę. Mam nadzieję, że jakąś cegiełkę udało mi się też gdzieś tam dołożyć i pokazać, że można i trzeba próbować mimo wszystko, bo są super czasy do tego, żeby właśnie z fajnymi rzeczami wchodzić. Jest mega dużo ludzi, tak jak właśnie Pani wspomniała, jesteście Wy, którzy kapitalną robotę robicie i pomagacie. Zresztą parę zaprzyjaźnionych firm u Was zaczynało, także wielkie brawa. Jest dużo struktur, które wspierają, pomagają i nawet na dzień dzisiejszy też prowadzą, można powiedzieć, od tego pomysłu po nawet inwestora i dalsze kroki. Także no kurczę, tylko działać, nie bać się. Zapraszamy wszystkich. Do widzenia Państwu. Do widzenia, dziękuję pięknie.